Эксклюзивное видео от наших польских братьев из Варшавы. В Варшаве прошел марш националистов, многочисленный марш. К нему по ходу марша присоединялись обычные поляки. И они высказывали свое мнение. В общем, удалось взять несколько интервью, достаточно небезынтересных. So, do you feel threatened by those people? No, not really. Not really, yeah. But they're against immigrants. Yeah, but I'm not an immigrant. I'm a student from Erasmus in Poland. Where are you from? Portugal. Portugal. So, yeah. So you don't feel threatened, scared by those nationalists? I guess not. I did nothing to be scared of. Maybe I don't know. All right. So do you know what do they? They're against what? I think refugees from Syria, and I'm not Syrian either. So. And what do you think? Do you think that your country should take those people and give them apartments, money, and so on? It's a difficult question. Maybe not to some extent, but not fully. Yeah, maybe it could help them a bit, but not as much as they want us to help them. Dlaczego pan przyszedł dzisiaj z flagą Serbii? To jest przykład tego, co się stało z krajem, w którym byli osadzani islamiści przymusowo, na siłę. Stolica, kolebka chrześcijańskiego, wielkiego, fantastycznego narodu została odebrana wbrew ich woli, tylko i wyłącznie dlatego, że Stany Zjednoczone sobie tak zażyczyły. Czyli solidaryzuje się pan z Serbią, tak? Dokładnie. Nie jest niestety nas jeszcze bardzo dużo. Jedynymi ludźmi, którym zależy na tej ojczyźnie, jesteśmy my, narodowcy na ulicach, my, kibice na stadionach. Nie ma już nikogo więcej. Jeżeli my sobie nie poradzimy z tymi problemami, to naszej ojczyzny nie będzie. Bo Polska jest potrzebna tylko nam. Polska nie jest nikomu innemu potrzebna, tylko Polakom. Dlatego pamiętajcie, że każdego dnia musimy walczyć o naszą ojczyznę. To nie jest tak, że skończy się ta manifestacja i wszyscy pójdą na piwo i przestaną o tym myśleć i potem wrócimy dopiero 11 listopada, a potem dopiero jeszcze za miesiąc, aż w końcu wyprzedadzą nam całą Polskę i się wszyscy obudzimy w jednym wielkim bagnie. Także pamiętajcie o tym. Zbulwersowało mnie bardzo to, że Unia Europejska narzuca naszemu rządowi jakieś kwoty. Ta sytuacja bardzo mnie zbulwersowała, ale nie tylko to. Chodzi o to też, że naprawdę utrata podmiotowości jest w tym przypadku dla nas czymś niepojętym. Jeżeli przyjeżdżają do nas imigranci, którzy szanują nasze prawa, nie chcą narzucać nam swoich praw, no to nie mamy nic przeciwko. Tak samo jak my Polacy wyjeżdżamy gdzieś do innych krajów, to nie narzucamy innym swojej kultury, nie narzucamy swoich praw. Dlaczego? Co się stało, że Polacy w ostatnim miesiącu wychodzą na ulicę, było kilkadziesiąt różnych manifestacji, po kilkanaście tysięcy ludzi. Co się dzieje? No, rośnie irytacja w narodzie związana z tym, że są pieniądze na sprowadzanie imigrantów, którzy tak naprawdę nie chcą tutaj być, a brakuje nam bardzo wiele innych rzeczy. Nie chcą tutaj być? Dlaczego? Bo oni, 90% tych osób, które nazywane są, czasami wręcz w całości są nazywane uchodźcami, to są tak naprawdę imigranci, właśnie nie zarobkowi, tylko imigranci zasiłkowi, którzy dążą do Niemiec albo do Austrii po to, żeby tam żyć na wysokim socjalu. A co się stanie, jeżeli polski rząd ich tutaj przywiezie? Najprawdopodobniej, tak jak
z działalnością Fundacji Estera. Oni tutaj trafią i albo uciekną do Niemiec w przeciągu paru tygodni, no albo będą musieli być tu trzymani pod przymusem. Ja nie widzę innej możliwości. Dzisiejsza manifestacja antymigrancka w Warszawie zebrała około 6 tysięcy osób. Jest to druga manifestacja w Warszawie, więc frekwencja była troszeczkę niższa, ponieważ 12 września także odbyła się podobna manifestacja o podobnym charakterze. Zebrała prawie 20 tysięcy osób i społeczeństwo, krótko mówiąc, nie życzy sobie muzułmańskich imigrantów w Polsce. Dlaczego jeszcze? Unia Europejska narzuca nam kwoty tak zwanych uchodźców, czyli nielegalnych imigrantów, którzy wbrew prawu właściwie Unii Europejskiej, wbrew konwencji dublińskiej, przekracza granice, tak, każdych z państw. Niemcy, Francja nie mogą sobie poradzić z nielegalnymi imigrantami, z imigrantami w ogóle u siebie, więc próbują wepchnąć resztę tych osób, czy to do Polski, do Węgier, do Czech. My jako kraje słowiańskie nie zgadzamy się z tym, aby narzucać nam decyzje odgórnie, centralnie. Jesteśmy suwerennym narodem i dlatego dzisiaj przyszliśmy tutaj pokazać to. Tak? Możemy pomagać uchodźcom z Syrii, czy to w Jordanii, czy w Libanie, czy w Turcji, tam w tych obozach, pomagać im w tym, aby przeżyli ten trudny czas, a przede wszystkim też postulujemy to, aby dozbroić Bashara al-Assada, wspomóc go, umocnić go we władzy w Syrii i ustabilizować właściwie ten rejon świata, tak, Bliski Wschód. A co sądzicie o imigrantach z Białorusi i z Ukrainy, którzy przyjeżdżają do Polski pracować? Oczywiście szanujemy to, że chcą pracować, tak? Nie ciągną mówiąc kolokwialnie, nie ciągną socjalu, tak jak mają to w zwyczaju właśnie najczęściej nielegalni imigranci religii muzułmańskiej, tak? Ale ile to osób musiało być poruszonych, żeby to załatwić? Jeżeli jakakolwiek niechęć Polaków wobec Ukraińców pojawia się w tej chwili w Polsce lub wcześniej, to jest to tylko spowodowane pewnymi hasłami, które były pokazywane w czasie tej całej rewolucji na Ukrainie poprzez Majdan. Tam bardzo silnie odezwały się właśnie głosy ukraińskich nacjonalistów, które były oparte o ideologię OUN-u, UPA i Stepana Bandery. Dla nas, dla Polaków, UPA, OUN i Stepan Bandera kojarzy się jednoznacznie. Kojarzy się tylko jako rzeź wołyńska. Widzimy to, że naród ukraiński buduje nową tożsamość. Natomiast my sprzeciwiamy się temu, że ta tożsamość jest zbudowana właśnie w oparciu o takie wartości. A jeżeli Ukraińcy przeproszą za rzeź wołyńską, tak naprawdę z serca, czy wtedy dialog polsko-ukraiński jest... Oczywiście, że tak, dlatego że my jako narodowi katolicy uważamy, że wiadomo, jako chrześcijanie, oczywiście wybaczenie jest jedną z ważnych cech chrześcijaństwa, ale tak jak Pan powiedział, jeżeli przeproszą, ponieważ tak jak jest ze spowiedzią świętą, najpierw jest zalża grzechy, i jakby rozliczenie się tego. Jeżeli tak będzie, to oczywiście tak. Natomiast wie Pan, w maju, jeżeli dobrze pamiętam, tutaj na Placu Zamkowym w Warszawie obóz narodowo-radykalny organizował protest przeciwko właśnie Stepanowi Banderze, przeciwko pułkowi Azow i całej tej ideologii szowinistycznej właśnie nacjonalistów ukraińskich. I wtedy właśnie podchodzili do nas różni Ukraińcy, którzy twierdzili, że to my nie mamy racji i że to my mordowaliśmy Ukraińców na Wołyniu, że to Armia Krajowa mordowała Ukraińców na Wołyniu. Jeżeli będzie takie podejście Ukraińców do tej sprawy, to nie będzie mowy o żadnym dialogu między nami. Dopóty naród ukraiński będzie próbował budować swoją tożsamość na szowinizmie, ponieważ nie można mylić nacjonalizmu z szowinizmem, a właśnie to się dzieje na Ukrainie, buduje się go na szowinizmie, to dopóki tak będzie, to między nami nie będzie możliwy żaden dialog. Czyli Ukraińcy, którzy nie wyznają ideologii Bandery, którzy nie są zwolennikami pułku Azow, tak naprawdę nie mają czego się obawiać w Polsce, tak?
Myślę, że nie. Tak jak mówię, natomiast my tutaj w Polsce, dzięki internetowi, bo oczywiście tak jak wszędzie telewizja, tak jak u nas w Polsce, kłamała na wiele tematów na temat tego, co się działo na Ukrainie i dzieje do tej pory, ale my dzięki internetowi widzieliśmy tam wiele rzeczy, że wiele takich przejawów właśnie, że naród ukraiński odbudowuje swoją tożsamość, ale to jest tożsamość odbudowana na szowinizmie. I to jest właśnie ten problem.